Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj omówimy organizer od polskiego producenta Baribal, który został wykonany całkowicie z kordury. Miałem go w Bieszczadach, teraz na ostatnim wypadzie, a na co dzień aktualnie przewożę go w samochodzie. Został wyposażony we wszystkie takie w sumie najpotrzebniejsze rzeczy, jakie ja uznaję za słuszne. Każdy może sobie go wyposażyć na własny po prostu styl i to, co uważa za słuszne. Ja zaprezentuję mój zestaw, który ja przewożę, omówię i pokażę, jak został taki organizer wykonany. Oczywiście pod filmem będziecie mieli link do sklepu Baribal, gdzie możecie takie organizery nabyć. A przede wszystkim wielki plus za to, że to jest polski producent i wspieramy po prostu polskich producentów. Także zapraszam Was do oglądania. Jak już wspomniałem wcześniej, organizer został wykonany z kordury. Jest to naprawdę pancerny materiał. Mam dosyć dużo właśnie rzeczy z kordury. Nie tylko od Baribala, od V-Sporta mam plecak i naprawdę z czystym sumieniem mogę ten materiał polecić. Tak, na samym wierzchu mamy obszyte takie rzepy z molami, że możemy po prostu coś dodatkowo przytroczyć, przyczepić taki rzep. Ja akurat mam prezent tutaj, to przytroczyłem sobie taki prezencik. Mamy dodatkowo możliwość po prostu zamontowania tego do plecaka, żeby po prostu wszystkie rzeczy, które chcemy, żeby były pod ręką, żebyśmy mieli blisko. Możemy go przytroczyć do plecaka, taki organizer, poprzez użycie takiego S-binera, może być to zwykły karabinczyk, a nawet jak nikt nie ma, jest już w terenie, zwykłym paracordem to przywiązać. Po prostu ma zdawać to egzamin. Taki organizer możemy rozbudować naprawdę na milion sposobów. Tutaj mamy fajne takie tulki. Możemy po prostu zamocować krzesiwo. Ja akurat tutaj mam nabój od pistoletu. Działa to dla mnie jako iskrownik do krzesiwa. Możemy tutaj zamiast tego przytroczyć sobie krzesiwo, jak tam się komu podoba. Mamy tutaj logo producenta Made in Poland, Baribal. Rączkę do chwytania, żeby po prostu łatwo sobie to przenosić. Tutaj mamy obszyte taśmy mola. Dodatkowo możemy coś do tego po prostu przytoczyć, żeby sobie ten organizer jeszcze bardziej rozbudować. Dobra, pokażę go w środku. Ja akurat mam tu swoje podstawowe rzeczy, które przewożę na co dzień w samochodzie. Krzesiwo. Z drugiej strony mam iskrownik, jak już wspomniałem, ale możemy równie dobrze użyć mojego rata dwójki, który znalazł idealne miejsce właśnie w tym organizerze. Paracordu trochę, nie za wiele, jest około może 1 metra, ale po rozcięciu go mamy 7 rdzeni w środku, więc mamy dosyć dużą ilość sznurka, zapalniczkę, taśmę duct tape'a. Często znajduję właśnie zastosowanie, kiedyś ją wykorzystałem do budowy po prostu schronienia, bo nie miałem sznurka. Możemy naprawdę na milion sposobów tą taśmę wykorzystać, już nie będę opowiadał i mówił, bo to już chyba każdy z Was zna. Ostrzałkę do noży. Właśnie przewożę ją w tym organizerze. Karabinczyk. Jak jestem po prostu w terenie, żeby sobie przewiesić plecak. No nie muszę go koniecznie mieć, ale już go włożyłem. Jeździ sobie ze mną. Mamy tutaj fajnie takie przeszyte taśmy. Możemy najróżniejsze rzeczy tutaj włożyć.
to co się komu podoba. I jeszcze co, dodatkowo przewożę puszkę przetrwania, gdzie mam w tym naprawdę dużo rzeczy, tu w zupełności wystarczą do przetrwania kilku dni w lesie. Możecie zobaczyć przykładowe rzeczy na filmie, gdzie prezentowałem nóż od Grzesia Przątki. Tam jest pokazane, co znajduje się w tej puszce. Tam jak wykonywałem właśnie taki zasobnik do noża. Zrobię zbliżenie i Wam pokażę, jak został wykonany właśnie ten organizer. Jak widzicie, mamy tutaj przeszyte takie taśmy do siatki, co pozwala nam na zorganizowanie i ułożenie rzeczy. No, najróżniejsze rzeczy może każdy sobie tutaj włożyć wedle własnego uznania. Ja akurat tu mam nożyk, krzesiwo, może tu mieć oczywiście jakiś długopis, cokolwiek, co będziecie uważali za słuszne. I te taśmy mają na celu po prostu ułożenie naszego ekwipunku, żeby stało stabilnie, leżało stabilnie w tym właśnie pokrowcu. Dodatkowo mamy takie siatki. W Bieszczadach przywoziłem tutaj kompas, żeby po prostu po otworzeniu nic się nie wywaliło i leżało stabilnie. Dodatkowo mamy tutaj takie mocowanie, że możemy nawet przytroczyć klucze samochodowe, zwykłe klucze, żeby nie zgubić i po prostu w razie czego pociągamy za taki sznureczek i mamy klucze. Pokażę Wam może jakość wykonania. Jak widzicie, szwy podwójnie przeszyte. Co do jakości i materiałów, nie mam zastrzeżeń, bo są naprawdę zrobione z wielką perfekcją. Tu mamy właśnie te taśmy, że możemy dodatkowo przytroczyć sobie coś do tego organizera, żeby go fajnie rozbudować. Rzep. No, jeśli chodzi o jakość materiału, o wykonanie, nie mam się naprawdę do czego przyczepić, bo są wykonane z wielką perfekcją. Sami widzieliście, jak możemy rozbudować taki organizer. On akurat ze mną jeździ na co dzień w samochodzie i po prostu pozwala nam na ułożenie takich drobnych rzeczy właśnie w takim organizerze, żeby nie walały, nie tarzały się w plecaku, w naszym ekwipunku, tylko żeby miały odpowiednie właśnie miejsce w takim organizerze, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, drobne rzeczy, żeby pod ręką i były fajnie zorganizowane. Sami widzieliście jakość materiałów użytych do wykonania takiego organizera. Jest to kordura, gdzie charakteryzuje się wysoką odpornością na przecieranie i jest to pancerny materiał przeznaczony do użytkowania naprawdę w trudnych warunkach. Wiadomo, nic nie jest wieczne, nie chcę już przechwalać, no ale sami widzieliście, szwy są podwójnie, potrójnie, niektóre nawet przeszyte. I co do jakości i wykonania nie mogę się absolutnie doczepić. Jeśli ktoś się zdecydował i chce nabyć taki organizer, to zapraszam, wejdźcie pod film, tam będzie link do sklepu i możecie takie organizery tam nabyć oraz naprawdę mają dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Niebawem na moim kanale pojawi się jeszcze recenzja nerki, ale chcę ją jeszcze trochę poużytkować. Noszę ją na co dzień, żebym mógł cokolwiek Wam o niej opowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli ze mną na bieżąco. Jeśli się podobało, proszę o zostawienie łapki w górę. Ja się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.